Witajcie moi kochani. Dzisiaj kilka słów na temat problemu, który dotyczy bardzo wielkiej grupy ludzi, a mianowicie jest to temat nadnerczy. Nadnercza są to gruczoły, które znajdują się nad nerkami malutkiej wielkości i są bardzo ważnym, istotnym elementem naszego organizmu. Zdarzają się takie przypadki, w których te nadnercza są po prostu wyczerpane w związku z tym, że żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, czyli po prostu pędu, jakby nie mamy czasu dla siebie samych, po to, żeby się wyciszyć, żeby znaleźć czas dla siebie, żeby się odprężyć. Na przykład medytacja i tak dalej, różne techniki radzenia sobie ze stresem. Często ludzie po prostu mają te nadnercza wyczerpane. A dlaczego one się przeciążają? Dlatego, że właśnie stres, nieodpowiednia ilość snu, nieodpowiednia ilość minerałów, życie w biegu, brak czasu dla siebie, czyli takiego relaksu, odprężenia, niedostateczna ilość na przykład nieodpowiedniego żywienia, czyli żywienie w biegu, żywienie byle jakie, jakieś fast foody i tak dalej. No niedbanie generalnie o siebie, tak? O to, żeby też ruszać się fizycznie, bo wiadomo, że to jest bardzo istotne do tego, żeby cały nasz organizm funkcjonował prawidłowo i te hormony, żeby po prostu mogły się normalnie wytwarzać. Sen, czyli nieodpowiednia ilość snu, czy tam chociażby po prostu chodzenie zbyt późno spać. No i oczywiście to wszystko ma też wpływ na rozregulowanie całego naszego systemu hormonalnego. Czyli przysadka, podwzgórze, które odpowiadają właśnie za produkcję hormonów nadnerczy. Musicie to zrozumieć, że jeśli już w jakiś sposób zostaje zaburzona jeden poziom hormonów, to wszystkie inne również na tym cierpią. Cała ta gospodarka hormonalna musi ze sobą być w balansie. Jeśli mamy te nadnercza zmęczone, wyczerpane, one wtedy wytwarzają za dużą ilość kortyzolu i adrenaliny oraz noradrenaliny. To jest tak jakby walka, ucieczka, tak? Wszystko jest na wyższym poziomie, wtedy tętno się podwyższa. Mamy zaburzone trawienie, czyli nadciśnienie występuje. To wszystko jest ze sobą powiązane bardzo ściśle. Oczywiście waha się również cukier we krwi. Może właśnie to oznaczać, że macie te nadnercza wyczerpane. Oczywiście, co nadnercza powodują? Jeśli nadnercza przez dłuższy czas są wyczerpane i nie są wspierane, nie są regulowane przez odpowiednią witaminoterapię, minerały, odpowiednią ilość ruchu, sen, jakieś radzenie sobie ze stresem ogólnie, to ma bardzo negatywny wpływ na działanie naszej tarczycy. Czyli tak jak powiedziałam, jest to wszystko ze sobą skorelowane. Tarczyca cierpi, jeśli nadnercza nasze nie funkcjonują prawidłowo. Obniżona odporność też może świadczyć o tym, że właśnie te nadnercza są wyczerpane czy po prostu nadwyrężone. Dlatego co można w związku z tym zrobić? Na pewno odpowiednie żywienie, odpowiednia ilość snu, odpowiedni ruch. Ale tak jak powiedziałam, to są podstawowe rzeczy. Jeśli już mamy na przykład jakieś stwierdzone dolegliwości w związku z tarczycą, to znaczy, że też trzeba jakby te hormony nadnerczy wyregulować. To się ze sobą bardzo ściśle wiąże i bez tego tarczyca nie odzyska swojej równowagi. Na pewno odpowiednią rzeczą będzie uzupełnienie kwasów NNKT w organizmie. Trzeba popatrzeć na to, ile jest omega-3 do 6 i takie oleje włożyć do swojego po prostu jadłospisu. Jako że obniża się aldosteron podczas naszych wyczerpanych nadnerczy, dlatego też zaleca się tutaj spożycie odpowiedniej ilości soli. Ale sól taka, wiecie, nieoczyszczona, czyli kłodawska, himalajska, czy tam czarna sól, takie sole są wskazane jak najbardziej, nawet zwiększona ilość spożycia tej soli. Można ją oczywiście dodawać do wody, do napojów, tak, bo wtedy też jest zaburzenie elektrolitowe w organizmie, jeśli są nadnercza wyczerpane. To jest bardzo ważna, istotna sprawa.
Co ja polecam? No na pewno oddech, tak? Trzeba pamiętać o tym, że oddychamy zawsze przeponą. Przepona jest po to zrobiona, żeby ona masowała nasze organy wewnętrzne i wtedy one mają większe ukrwienie, nasze generalnie całe ukrwienie naszego organizmu się zwiększa, czyli jesteśmy jakby bardziej dotlenieni, możemy się bardziej lepiej wysypiać. Człowiek się po prostu lepiej wtedy czuje. I lepiej organy funkcjonują. Na pewno kolejną rzeczą, która jest istotna, jest odpowiedni sen, ale też kładzenie się o odpowiedniej porze, bo zauważcie, że dzisiaj często ludzie siedzą po nocach, tak, na internetach i tak dalej, i to nie jest najkorzystniejsze, bo się rozpraszają, bo te myśli gdzieś indziej krążą. Od godziny 21 organizm się przyzwyczaja już do takiego naprawdę spokoju, i powinniśmy mu zaufać i dać mu na to szansę. Godzina 22, góra 22:30, powinniśmy się już być w łóżku. Wtedy się wytwarza melatonina. Melatonina się nie wytworzy, jak pójdziemy o 12 czy o 1 w nocy spać, więc zapomnijcie o tym. Będziecie musieli się później wspierać jakimiś suplementami sztucznymi. Tak samo nie wytworzy się serotonina, jeśli wstajecie o godzinie 9, 10 przed południem. Dlatego trzeba wstawać o godzinie 6, 7 góra rano, po to, żeby właśnie hormon szczęścia, serotonina się wytworzyła. Podczas zmęczenia nadnerczy unikamy jakichkolwiek takich sportów, które nas obciążają, czyli takie, które od nas wymagają dużej ilości zużycia kalorycznego, czy tam nawet chociażby biegania długodystansowego, tak? Są badania, które mówią, że 15 minut dziennie biegania, delikatnego biegania, nie takiego sprintowego oczywiście, jest bardzo korzystne, ale to musi być regularne, codziennie i 15 minut, nie dłużej, ponieważ później już się zaczynają degeneracje organów, więc musicie o tym pamiętać. To, że ktoś biega i super, ja to rozumiem, ale trzeba też mieć w tym wszystkim umiar i zrozumienie tych mechanizmów naszego ciała. Co stosujemy? Oprócz tego, że oczywiście dobrą sól, która ma minerały i mikroelementy, stosujemy oczywiście odpowiednią ilość wody, nawodnienia, tak? Witamina C w dużych ilościach, witaminy z grupy B, foliany, B12, magnez, cynk, selen, to wszystko powinno być dodatkowo suplementowane, dlatego że wtedy wspieramy właśnie działanie naszych nadnerczy, również tarczycy. Jedną z najważniejszych rzeczy jest oczywiście zbadanie poziomu witaminy D3, czyli badacie 25-OH-D3 i wtedy dobieramy odpowiednią dawkę suplementacji tej witaminy. Jako że teraz jesteśmy po takim okresie jesienno-zimowym, więc często właśnie spada ta witamina D3 i trzeba ją suplementować w dużych ilościach, w dużych dawkach, więc trzeba to sprawdzić najpierw, później dopiero się dobiera dawkę. Niemniej jednak minimalna dawka typu 5000 jednostek każdy powinien z nas zażywać codziennie. Jeśli ktoś ma bardzo duży niedobór, to wtedy nawet 20 tysięcy i różne inne tam dawki, więc to wszystko się dobiera później. Ashwagandha, lukrecja, probiotyki i oczyszczanie organizmu, ponieważ zawsze to powtarzałam i będę to mówić. Pasożyty, które siedzą w naszych jelitach i tam się rozmnażają i one po prostu nam zabierają te substancje odżywcze, a wiadomo, że jeśli nam brakuje jakichś substancji, to wtedy nasze organy cierpią. Nasz organizm nie ma z czego pobierać, nie ma jak się regenerować, nie ma jak funkcjonować. Więc tutaj najbardziej istotna rzecz. Oczyszczamy organizm. To by było na tyle dzisiaj. Żegnam się z Wami. Do następnego razu. Hej!